Cześć kochani, dzisiaj mamy 21 października, 9 stopni, jest godzina, już wam mówię, 8:26 i jedziemy do Twierdzy Modlin. Przed sobą mam około 33 km, a później z Twierdzy Modlin pociągiem. Taki krótki wypadzik. Ale mam nadzieję, że będzie wam się podobało. No to jedziemy. Witaj przygodo. Dzisiaj na kamerkę GoPro nałożyłem taką gąbeczkę, która okrywa całą kamerkę. Latem nie korzystałem z tego, bo za często mi się kamerka grzała. No ale teraz jest chłodniej. I mam nadzieję, że będzie spoko. Może tak tego szumu nie będzie słychać. No 9 stopni tylko, pogoda jest taka jaka widzicie, no za ciepło nie jest, wiatr powoduje to, że jeszcze jest chłodniej. Chyba będę musiał inne rękawiczki nałożyć, bo w tych już jest chłodno, jak ręce, palce wystają, no ale na razie jedziemy, liczę na fajny dzień. No i zaraz góreczki. No i pod góreczkę. I brzydka pogoda, ale też jest ładnie. Czyż nie? Dzisiaj zamiast czapki podcast nałożyłem sobie komin. Chyba też można, nie? Godzina 8:24. O, 4,5 km za nami. Jeszcze 29. Wolno jadę, nie spieszę się. Też trochę boję się, żeby się nie rozchorować. No ale co, też człowiek musi się trochę pohartować, nie? Prawie 6 km zrobiony. A tam jest Galeria Północna. Tam za tą stacją. McDonald's. No szkoda, że to nie jest lekko później, bo by się na kawkę skoczyło. My już kawkę w domu piliśmy. Ale dziury. Patrzcie, jaki duży grill. Ile to by można było na tym ugrillować? Strasznie długa ta ulica Modlińska.
Pewnie jedna z dłuższych w Warszawie. Centrum Fort. Centrum handlowe, Biedronka, Rossmann, pewnie Pepco jest. No i musimy na drugą stronę przejechać. Wyjeżdżamy z Warszawy. Wjeżdżamy do Jabłonnej. To będzie tabliczka Warszawa. Warszawa! Gmina Jabłonna. Wita. I takie dwa pasy dla rowerów. Całe 22 km do końca. No, chłodno, chłodno. Ale na e-bajku było jeszcze chłodniej. A tak jednak człowiek trochę popedałuje i cieplej się robi. A wczoraj, jak sprawdzałem prognozę pogody, to pokazywało mi, że po południu ma być 18 stopni. Coś mi się wierzyć nie chce. Patrzcie, jak to wygląda na niebie. Chyba nie będzie 18. No i tu skręcamy. I wyjazd z Jabłonnej. Nowy Dwór Mazowiecki, 12 km. O! Jaka prosta. Ale prosta. Szesnaście i pół kilometra do końca. Ale raczej zapowiada się, że bez deszczu będzie. No ten odcineczek tu mi się podoba. Jest gitara, co chwilę punkty serwisowe, żeby sobie rowerek naprawić, ewentualnie dopompować sobie powietrza. Jest super.
Jabłonowska trasa crossowa MTB XC. Tu się chyba zaczyna. Gminna Jabłonna, bezpieczne jazdy życzą. Będziemy uważać na siebie. Wjechaliśmy do Rajszewa. Żegnamy Rajszew. Wjeżdżamy do Skierdy. 13 kilometrów do końca. Skierdy, ulica Modlińska. Wyjeżdżamy z Suchocina i wjeżdżamy do Bożej Woli. 9,5 kilometra. Wjeżdżamy do Nowego Dworu Mazowieckiego. Twierdza Modlin 7 kilometrów. A mi pokazuje 7,5. Trochę prowadzonko, bo zachciało się kawki. Mały spacereczek. Dopije się kawkę i się ruszy dalej. Sześć kilometrów jeszcze zostało. Pójdę do 11. No jedziemy sobie spacerkiem, nie śpieszymy się, więc to nie jest na wynik, tylko na przyjemność. Cztery i pół kilometra zostało. Generał dywizji Tadeusz Kossakowski. Będziemy przejeżdżać przez rzekę Narew. Tam jest twierdza Modlin. Nowy Dwór Mazowiecki. Modlin, twierdza. Bohaterskim obrońcom twierdzy Modlin. Thank you.
Aleja Francuska. Piękny ten park tutaj. Skwer modlińskich lotników. Kociołby. Pogoda nie poprawia się. Schodkach na górę. Dobra, możemy zejść. Fajny widoczek. Szlak Bitwy Warszawskiej 1920 roku.
Wieża Biała. Huhuhu. Ciekawe, czy kiedyś ktoś tu zleciał stąd. Fajny widoczek, fajnie to wygląda. Ale przygoda. Niby brzydka pogoda, ale powiem wam, że aż chce się jeździć. Zobaczcie, jakie piękne widoki. I powiem wam, że nawet ta brzydka pogoda dodaje klimatu dla tego miejsca. Coś świetnego. No, bardzo się cieszę, że tu jestem dzisiaj. Pomimo tej pogody. Warto było. Jesteśmy w Zakroczymiu. Podjedziemy sobie pod ratusz na ryneczek. Zobaczymy, jak wygląda. I już wrócimy się do Modlina na pociąg. Zakroczym i rynek w Zakroczymiu. Czy w Zakroczynie? Nie wiem, jak to będzie. I patrz, nawet przy studni nasi byli. Fontannę mają. Nie, pewnie przy ładniejszej pogodzie lepiej to wszystko się prezentuje. No ale jest tak jest. Tam wyhaczyliśmy, jakaś pizzeria jest. Więc chyba na pizzę się wyskoczy. Jest pierwsza prawie godzina. 12:39. No, byliśmy w restauracji, zjedliśmy pizzę i teraz jedziemy w kierunku już dworca Modlin Stary. I będziemy jechać do Warszawy, do domku już pociągiem. Forteczny. Nowy dwór mazowiecki. Wjeżdżamy. Nowy dwór mazowiecki, Modlin Twierdza. Teren wojskowy, nie? Ogrodzone.
tam mamy dworzec kolejowy. No i koniec wyprawy mojej. Jestem w centrum. Zaraz będę jechał do domu. Dzisiaj wyszło 54 km razem z wszystkiego. Dziękuję, że byliście ze mną i zapraszam Was na następny odcinek.